Patrycja Leszek, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. A co dzisiaj? Brak dopłat do wody. W chwili, kiedy ja przedkładałem propozycję zwiększenia dopłat, usłyszałem: no ja jestem za tym, żeby te dopłaty były wyższe. Pożar sortowni. W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów doszło do pożaru odpadów zbieranych selektywnie. Dofinansowanie dla szkół. Ten projekt jest skierowany dla osób, które kształcą zawodowo. 40-lecie PMDK. Tylko u nas. Prawdziwa historia PMDK. Według burmistrza Krzysztofa Paśnika brak dopłat do wody to, i tu dosłowny cytat, niezauważalna ulga lub ubytek w budżecie domowym. Jak donosi gazeta Wspólnota Lubartowska, tu kolejny cytat, do lipca podwyżek nie będzie. Nasza stacja, ale także Wspólnota swoje informacje opiera już na oficjalnych komunikatach wydawanych przez Urząd Miasta. Burmistrz twierdzi, że dopłata na mieszkańca, która obowiązywała do końca roku, wynosiła mniej niż 1 zł. Nasza redakcja podważa owe wyliczenia i wprost wskazuje, że skutki decyzji Paśnika o nieprzedłużeniu kolejnej uchwały w sprawie dopłat kosztować będzie rocznie 5-osobową rodzinę około 100 zł. 2 tygodnie temu, kiedy jako pierwsi spośród wszystkich mediów ujawniliśmy, że od 1 stycznia zapłacimy więcej za wodę i ścieki, zadaliśmy pytania Paśnikowi. Niestety nie otrzymaliśmy wówczas żadnej odpowiedzi, a do zadanych pytań burmistrz odniósł się już po zamknięciu wydania. Przywołując to, co napisał burmistrz, wielu z nas będzie zbulwersowanych zawartymi tam twierdzeniami. Co ciekawe, burmistrz przekłada wyliczenia, które rodzą pytania, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pełnił on kiedyś funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej i doskonale wie, że to, co wskazał w odpowiedzi, stoi w sprzeczności ze wskaźnikami dopłaty do wody na mieszkańca Lubartowa, który ma podłączony wodomierz oraz ścieki odbierane są przez miejską spółkę komunalną. Przywołujemy zatem fragment wypowiedzi burmistrza, która przesłana została na naszą skrzynkę elektroniczną. Pragnę przypomnieć, że na dzień dzisiejszy dopłaty te wynoszą odpowiednio. Do 1 metra sześciennego wody 8 groszy, a do 1 metra sześciennego ścieków 21 groszy. Średnio miesięcznie na jednego mieszkańca dopłata ta wynosi mniej niż 1 złotówkę, a rocznie około 10 zł. Pisze w swojej odpowiedzi Paśnik. Dla mieszkańca stanowi to obecnie niezauważalną ulgę lub ubytek w budżecie domowym w przypadku braku uchwały przedłużającej funkcjonowanie dopłat. Podkreśla Paśnik. Nie wiemy, jak burmistrz wyliczył wartość dopłaty. Być może globalna wartość dopłaty podzielona została przez ilość mieszkańców. Taka metodologia jest nieprawidłowa. Co ciekawe, Paśnik powinien doskonale o tym wiedzieć. W chwili, kiedy zasiadał w Radzie Nadzorczej spółdzielni, każdego roku zapoznawał się z danymi dotyczącymi zużycia wody oraz jej rozliczenia. Wielokrotnie zarząd spółdzielni wskazywał na średnie zużycie wody przez jednego mieszkańca. Dzisiaj na owych danych wskażemy, że zablokowanie dopłat, czyli nieprzedłożenie uchwały przedłużającej jej obowiązywanie, jednak stanowić będzie, inaczej niż twierdzi Paśnik, zauważalny ubytek w budżecie domowym. Średnie zużycie wody przez mieszkańca, który korzysta z wody PGK, wynosi 4 metry sześcienne. Oczywiście są osoby, które zużywają 3 metry sześcienne. Jednak szczególnie tam, gdzie są dzieci, zużycie wody wystrzeliwuje nawet do 6 metrów sześciennych miesięcznie. PGK obciąża nas za każdy metr sześcienny zużytej nie tylko kosztami owej wody, ale także kosztami ścieków. Przeliczmy zatem, ile wyniosła dopłata w takich przypadkach. Jeżeli w gospodarstwie domowym mieszka 5 osób, w tym rodzice i dzieci, to można przyjąć, że zużycie wody wyniesie nie mniej niż 5 metrów sześciennych wody na osobę. Oznacza to, że dopłatę w wysokości 29 groszy należy najpierw przypisać jednemu członkowi rodziny. W takim przypadku mnożymy kwotę 29 groszy przez 5 metrów sześciennych, co daje nam stawkę 1,45 zł. Jednak to nie koniec. Pamiętając, że rodzina liczy 5 osób, należy 1,45 zł przemnożyć przez wszystkich domowników, czyli przez 5 osób. W takim przypadku kwota dopłaty do wody wynosiła do tej pory 7,25 zł miesięcznie, a 87 zł rocznie. Jak zatem widać, dla rodziny z dziećmi nie przedłożone przez Paśnika uchwały na kolejny okres to jednak inaczej niż twierdzi burmistrz. Jednak zauważalna ulga i ważne wsparcie dla budżetu rodzinnego. Paśnik twierdzi także, że, i tu kolejny cytat, cena wody i ścieków pozostaje niezmieniona. Jest to dziwne tłumaczenie, bo każdy z nas zdaje sobie sprawę, że o dopłatach do wody nie decydują Wody Polskie, które zatwierdzają nowe cenniki, a niższa cena za wodę i ścieki wynika z dopłat, które wprowadził burmistrz Jerzy Zwoliński,
kontynuował burmistrz Janusz Bodziacki, a likwiduje burmistrz Krzysztof Paśnik. Co ciekawe, ani Zwoliński, ani Bodziacki nigdy podczas kampanii nie obiecywali obniżek za wodę i ścieki, a dopłaty utrzymywali. Paśnik zaś głośno krytykował poprzednika za podwyżki, a sam nie dość, że nie zablokował ogromnych podwyżek, jakie wprowadzone zostały już po tym, jak rozsiadł się w fotelu burmistrza, to jeszcze dodatkowo likwiduje dopłaty do wody i ścieków. Wyjątkowo niebezpieczne informacje przynosi artykuł, jaki został opublikowany w gazecie Wspólnota Lubartowska. W budżecie Lubartowa na 2021 rok nie uwzględniono dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw domowych. Zdaniem radnego Jacka Tomasiaka może to oznaczać podwyżkę cen wody i ścieków. Według Urzędu Miasta do lipca podwyżek nie będzie, ale odnosi się to tylko do taryfy. Realnie mieszkańcy będą płacić więcej. Gazeta twierdzi, że nie ma już dopłat i konsekwencje owej decyzji już policzyliśmy. Niepokojący fragment to ten mówiący tu po raz kolejny cytat. Według Urzędu Miasta do lipca podwyżek nie będzie. Gazeta powołuje się na Urząd Miasta. O tym, że nie ma dopłat, już nikt nie kwestionuje. Tymczasem gazeta podaje, że do lipca nie będzie podwyżek. Oznaczać to może, że nie dość, że już dzisiaj płacimy więcej za wodę, to od lipca coś jest planowane. To, co funduje nam obecny burmistrz, musi rodzić wiele pytań, ale także ogromne rozgoryczenie dla tych, którzy zaufali Paśnikowi i jego obietnicom. Podczas ostatniej sesji radny Jacek Tomasiak podniósł temat braku dopłaty do wody i ścieków. Paśnik milczał. Przypomnijmy, co mówił w grudniu 2019 roku, kiedy Tomasiak razem z radną Wiesławą Romańską-Serwin wnioskowali o zwiększenie dopłat do wody i ścieków. Nie jestem przeciwny wyższej dopłacie, jak najbardziej jestem za, dlatego też ja rozumiem, że to jest jakby takie dosyć medialne, dosyć bardzo łatwo uderza do naszych mieszkańców. Zabierzmy na promocję, może Paśnik nie będzie wydawał pieniędzy na coś, co się na rynku dzieje. Ja nie jestem, jeszcze raz mówię, przeciw temu, ale porozmawiajmy o faktach, czyli 24 grosze w tej chwili od osoby razy to, co pan zaproponował, to jest 48 groszy do osoby dopłaty miesięcznie. Bardzo proszę, tylko proszę nie zabierać pieniędzy z promocji miasta. Dziękuję. Jak zatem widać, jeszcze w grudniu Paśnik nie tylko był za dopłatami, ale także za ich zwiększeniem, byleby nie kosztem promocji. Po roku w odpowiedzi dla naszej redakcji pisze. Po kilkunastu latach od wprowadzenia dopłat w wyniku inflacji nastąpiła ich dewaluacja, spadła realna wartość. Dla mieszkańca stanowi to obecnie niezauważalną ulgę lub ubytek w budżecie domowym w przypadku braku uchwały przedłużającej funkcjonowanie dopłat. Natomiast w budżecie miasta wypłata 180 czy 200 tysięcy rocznie to możliwość wybudowania nowego chodnika lub drogi. Jak dużo się zmieniło na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, odczujemy już przy najbliższym rozliczeniu wody w naszych kieszeniach. Przypomnijmy, co przed wyborami nie podobało się Paśnikowi, co miało się zmienić. Program Wspólnego Lubartowa to obniżka opłat za śmieci, obniżka opłat za ciepło z PEC oraz wodę i ścieki z PGK. Sprzeciwialiśmy się powiększaniu opłat i podejmowaniu szkodliwych uchwał. Drożdżące woda i ścieki i to o ponad 36%. Przechodząc dalej, do gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, no to jest punkt, w którym zapewne będziemy mieli dużo pytań. Będziemy się starali to wszystko wyjaśnić i odpowiedzieć. Jest to punkt, który jest solą wokół niektórym naszym, że tak powiem, konkurentom politycznym. I tutaj są bardzo wyraziste propozycje, na które mamy rozwiązania. Oczywiście będziemy to realizowali i tylko dodam, że są tu śmieci, jest obniżenie opłat za ciepło. Przed wyborami, jak zapowiadano, były na wszystko rozwiązania. Po wyborach burmistrz kazał radnemu Tomasiakowi szukać środków na to, co obiecał. Zerknijmy, jak radni głosowali i czy kolejna obietnica została spełniona. Radny Tomasiak proponuje, żeby w projekcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców z gospodarstwa domowe gminy miasto Lubartów, żeby w paragrafie 1 ustęp 1 zwiększyć dotację do ceny wody z 8 groszy za metr sześcienny do 16 groszy za metr sześcienny, a do ścieków z 20 groszy do 40 groszy za metr sześcienny. Kto jest za poprawką radnego Tomasiaka? Proszę o podniesienie ręki do góry.
Raz, dwa, dwie osoby. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście osób. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Przeciwko poprawce, dzięki której woda i ścieki mogły być tańsze, głosowali radni Grzegorz Gregorowicz, Andrzej Zieliński, Anna Kuszner, Ewa Grabek, Teodor Czubacki, Jacek Tchórz, Jacek Bednarski, Renata Mazur, Grzegorz Jaworski, Robert Błaszczak, Marek Polichańczuk, Tomasz Krówczyński, Grzegorz Siwek, Krzysztof Rzyśko, Maria Kozak, Elżbieta Mizio, Piotr Kusyk oraz Beata Pasikowska. Za obniżką głosował tylko Jacek Tomasiak oraz Wiesława Romańska-Serwin. Podkreślić należy, że przeciwko obniżeniu opłat głosowali Czubacki, Tchórz, Bednarski, Mazur, Jaworski oraz Gregorowicz, którzy przed wyborami obiecywali, że opłaty za wodę i ścieki obniżą. W tym miejscu przywołajmy jeszcze kilka wypowiedzi z kampanii. Po pierwsze, stop drenowaniu naszych kieszeni. Drakońska podwyżka za odpady, nawet powyżej 100% w sektorze numer 6, a w zamian za to śmieci zalegające w naszych altanach. Drożejące woda i ścieki, i to o ponad 36%. Coraz bardziej drogie ciepło. To decyzje obecnej władzy i ich namiestników. Za tymi podwyżkami kryją się takie nazwiska jak Bodziacki, Szumiec, Marzenda i Gardasz. Należy to zmienić. Czas na porządki w Lubartowie. Idziemy do przodu i staramy się rozwiązywać problemy naszych mieszkańców. Drodzy Państwo, ale koniec o mnie. Przedstawmy to, co my chcemy zrobić dla mieszkańców Lubartowa, czyli nasz program, bo się okazuje, że jest on taką tajemnicą, że niektórzy myślą, że go nie ma. Otóż jest. Jest ten program, ale już za chwilkę trafi do wszystkich mieszkańców w piękno wydrukowanej gazetce, którą będzie można sobie zachować i nas potem z tego programu rozliczyć. Podobno woda nie drożeje, a burmistrz twierdzi, że nastąpiła dewaluacja. Czy to, co mówi burmistrz, nie przypomina panu pewnej wypowiedzi z przeszłości? Bardzo mi przypomina. Zresztą odpowiedź, ta wypowiedź pana burmistrza, która jest przytaczana, no ona brzmi co najmniej dziwnie, bo ja nie rozumiem. No i spojrzę tutaj w komputer. Jak my mamy rozumieć słowo dewaluacja? Bo słowo dewaluacja nie dotyczy tego, co się wydarzyło. Dewaluacja dotyczy sztywnego kursu waluty, który się utrzymuje sztucznie przez rządy państw, a nie dewaluuje się, jak rozumiem w tym przypadku, dopłata do wody i ścieków. No bo skoro jest coś likwidowane i skoro cały czas wzrasta cena wody przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, to wydaje mi się, że ci wszyscy, którzy studiują różnego rodzaju MBA-e, inne studia sobie robią uzupełniające, no powinni troszkę zanim otworzył usta, zajrzeć do słownika i zastanowić się, co w ogóle do nas mówią. Ale abstrahując od tego wszystkiego, to ja przypominam sobie takiego radnego Kardasza, który lat temu, no chyba 6 albo 7, wyszedł na mównicę i w chwili, kiedy wzrastały podatki w mieście, ale nie były one z najwyższych widełek, a inflacja w kraju również występowała, wyszedł i stwierdził, że podwyżka podatków nie jest podwyżką podatków, a wręcz obniżką. Gdzie całe miasto rżało z tej wypowiedzi, media, wszyscy no, śmiali się dosyć mocno. Przypominam sobie, że też chyba działacze PSL-u z tego się nabijali, więc no, koledzy pana Paśnika, kiedy tłumaczono nam, że jeżeli coś drożeje, to tak naprawdę nie drożeje. I tutaj z drugiej strony też jesteśmy przekonywani do czego? Jesteśmy przekonywani do tego, że oto dopłata do wody nie jest podwyżką cen wody i ścieków, bo uchwała o dopłatach to co innego, a zatwierdzanie cen wody przez Wody Polskie to zupełnie coś innego. No to wygląda w taki oto sposób, że można wytłumaczyć wszystko. Tylko
Czy drugie pytanie. Czy ktoś liczy na to, że ciemny naród to kupi, mówiąc językiem klasyka, który wprost wskazywał, że da się powiedzieć wszystko i tak się da to przekazać, że da się wmówić osobom no, nawet najbardziej abstrakcyjne kwestie. Ja do tych osób nie należę i jeżeli widzę i wiem, jako zarządca spółdzielni mieszkaniowej, jako prezes zarządu, że miałem stawkę, którą płacili mieszkańcy przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w kwocie X minus dopłata, a teraz okazuje się, że ci mieszkańcy mają zapłacić kwotę X, no to ja nie wiem, jak można tłumaczyć, że tak naprawdę nic nie drożeje. No patrząc na portfel, to każdy z nas, tych, którzy odbierają tą wodę i tych, którzy oddają ścieki również, bo jedna cena metra sześciennego równa się jednej cenie metra sześciennego ścieków, no zapłacimy za tą wodę większą stawkę i to nie mało, bo to jest naprawdę w okolicach 100 zł przy pięcioosobowej rodzinie, no bo no, ci, którzy mają małe dzieci, no a przecież burmistrz ma małe dzieci i zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że dziecko należy wykąpać wieczorem, więc należy nalać wody do wanny, dziecko należy wykąpać pierwsze, zmienić wodę, wykąpać dziecko drugie. W takich przypadkach no, zużycie wody wzrasta do 5, 6, przecież mamy 7 metrów sześciennych, jak rozliczamy wodę, to widzimy. No i przecież widzieli to również członkowie Rady Nadzorczej, Radna Mazur, Tchórz, Czubacki czy Paśnik, no, który przecież był przewodniczącym, no przecież był w komisji, też z tego pamiętam chyba GZM-u, no to przecież mieliśmy każdego roku rozliczenia wody. Rada Nadzorcza miała przedkładane sprawozdania. Słyszeli, ile jest średnio na mieszkańca. I ja dzisiaj słyszę, że to, co się dzieje w mieście, to nie jest znaczące, że to jest być może niecała złotówka na osobę. No, nie wiem, dlaczego jesteśmy tak traktowani. Ja mówię, no ja ciemnym ludem nie jestem, nie kupuję tego i myślę, że każdy, kto patrzy na to z boku, zastanawia się, czy ktoś czasem z nas nie chce zrobić właśnie tych, o których mówił kiedyś pan Jacek Kurski. Jeszcze rok temu burmistrz stwierdził, że jest nawet za zwiększeniem dopłat do wody. Tak, i to przypominam, to była debata grudniowa, ponad rok temu, kiedy przedkładam wniosek o to, żeby dopłaty były wyższe, wskazuje właśnie na to, że zwiększa się cena wody i to przecież to, co krytykowaliśmy, no przecież ja to krytykowałem, Gregorowicz to krytykował, Tchórz to krytykował, Mazurowa to krytykowała, Czubacki to krytykował, Paśnik to krytykował najgłośniej, przecież nawet w spocie reklamowym to krytykował, że skandal, bo przecież drożeją woda do, i to o 36% ta woda drożeje, no i woda sobie zdrożała, nikt niczego nie zahamował, a w chwili, kiedy ja przedkładałem propozycję zwiększenia dopłat, usłyszałem, no ja jestem za tym, żeby te dopłaty były wyższe, tylko proszę tutaj nie przenosić pieniędzy z działu promocji, bo to nam będziemy promować, to gospodarkę będziemy promować. Pchali się do nas będą szerokim strumieniem dzięki tej promocji inwestorzy, którzy będą inwestować w naszej strefie ekonomicznej. Miejsca pracy będą tworzone. No, z tego, co ja się przynajmniej orientuję, to te pieniądze, które miały pójść na tę promocję, czy tam na jakieś jarmarki, czy cokolwiek innego, no zostały wydane teraz na świecące elementy w mieście, tak żeby chyba z okna tam z ratusza fajnie wyglądała ta szara zima, żeby coś tam migotało. Więc wydaje mi się, że pieniądze poszły jednak nie tu, gdzie ja uważam, że powinny pójść. No natomiast wtedy wypowiadał się precyzyjnie burmistrz, proszę znaleźć, tylko tu nie z promocji, więc no wskazywałem, że można przecież z diet, z innych źródeł znaleźć te środki. Absolutnie nie przegłosowano tego, a po roku od tamtego wydarzenia zupełnie likwiduje się dopłaty. Zupełnie likwiduje się dopłaty. A przypomnę, że w kampanii wyborczej mówiliśmy, my jako wspólny Lubartów wtedy jeszcze wszyscy, że my
Nie tylko, że nie dopuścimy do tego, żeby zwiększono opłaty za wodę i ścieki, ale doprowadzimy do tych obniżek. No to rozumiem, że znowu mam przytoczyć klasyka, że dzisiaj podwyżka oznacza obniżkę. Nie boi się pan, że za chwilę, bo już w lipcu znowu woda zdrożeje i czy nie ma pan wrażenia, że pieniądze są na wszystko, tylko nie na to, co było w programie Wspólnego Lubartowa? Takie mam wrażenie, bo patrząc naokoło, to słyszę ciągle, że są jakieś dokumentacje tworzone, a nie widzę inwestycji nowych, które by miały być przygotowywane, więc nie będziemy zawaleni za chwilę informacjami o tym, ileż to jest przygotowywanych dokumentacji tu, tam, owam, siam i jeszcze gdziekolwiek indziej. Ja przypomnę, że w poprzednich kadencjach przygotowywano dokumentację, ale po cichu. No, dokumentacja to nie jest nic tak naprawdę na etapie, kiedy coś ma być realizowane. No, są pieniądze, rozumiem, na to, żeby zatrudniać osoby po linii partyjnej w Urzędzie Miasta. Są pieniądze na świecącego Mikołaja, na choinkę 2D, 3D czy 5D, czy już nie wiem, jak zwał, tak zwał. No, są pieniądze na wszelkiego rodzaju podwyżki diet radnych w Urzędzie Miasta. A tutaj okazuje się, że tu, gdzie miały być te pieniądze zabezpieczone dla naszych mieszkańców, nie ma tego, więc to jest zupełnie zaprzeczenie tego, z czym szliśmy z programem Wspólnego Lubartowa. I nie ukrywam, że jeżeli czytam tygodnik Wspólnota i tam czytam faktycznie, że do lipca nie będzie podwyżki, no to rozumiem, że teraz podwyżki nie było, tak twierdzi ratusz, my wiemy, co się wydarzyło. Natomiast no, jeżeli do lipca nie będzie podwyżki, więc co będzie w lipcu? Czy taryfa ta, która jest aktualna, będzie utrzymana, czy też nie? No ja boję się, że inaczej. Patrząc na założenia, jakie ma przed sobą przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, ja nie spodziewam się tego, że nie będzie podwyżki na wodzie i ściekach, ponieważ jeżeli widziałem program modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jeżeli słyszę o inwestycjach w fotowoltaikę, które mają być realizowane przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, jeżeli widzimy, że koszty stałe cały czas wzrastają, tym bardziej, że za chwilę radykalnie wzrośnie cena prądu również, jaki trzeba zamortyzować pewne przedsięwzięcia, które już się wydarzyły na przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, no to patrząc takim rachunkiem ekonomicznym firmy, no to nie da się obronić stawek dotychczasowych, chyba że ktoś zacznie tworzyć kreatywną księgowość, no bo to również można poukrywać pewne koszty, poprzenosić gdziekolwiek indziej i wtedy wychylić te wskaźniki. No, to będzie się odbijało taką samo czkawką, jak odbija się to w Związku Komunalnym Gminy Ziemi Lubartowskiej. Bo to jest bardzo niepokojące to, co dzieje się tam, gdzie okazuje się, że no dalej z tą amortyzacją jest nie po drodze, więc za chwilę no są stosowane zgodne z prawem, co prawda, ale pewne kwestie związane z uciekaniem cały czas od doliczania kosztów amortyzacji do ceny metra sześciennego, co będzie powodowało, że będziemy zapewne musieli potem tę amortyzację rozliczyć w krótszym okresie czasu, ale to nie o związku mowa. No, natomiast w przypadku wody i ścieków boję się, że nasze kieszenie zostaną nadszarpnięte, tym bardziej, że jeżeli weźmiemy jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że PGK ma do wydania jeszcze 15 milionów złotych na zamienienie rur azbestowych na rury, które nie będą nas truły, przez które płynie woda no dzisiaj. Więc kosztów jest co niemiara. No i teraz pytanie. Jeżeli nie z tych kosztów, a być może będzie taka sytuacja, że być może na to chwilę ktoś będzie starał się, no bo przecież tak już nas szarpnęli po kieszeniach za chwilę następne podwyżki, no oby się nie okazało, że wszystko będzie finansowane kredytem. Tylko pamiętajmy, że kredyt też ktoś będzie musiał kiedyś spłacić.
Program, dzięki któremu wszyscy mieliśmy płacić mniej za wodę, ścieki, śmieci czy ciepło, jak wówczas grzmiał Paśnik, było solą w oku przeciwników. Od wówczas wypowiedzianych słów minęły już ponad 2 lata i owa sól trafiła do innych gałek ocznych. Wszak nic z tego, co było w programie, a co przywołaliśmy, nie zaistniało. Paśnik apelował: proszę zachować ulotkę i mnie z tego rozliczyć. I warto, abyśmy ów apel mocno zapamiętali. Dla kanału S Bartosz Giza. Aż 5 godzin trwał pożar, który mógł doprowadzić do ogromnej katastrofy ekologicznej. Mowa o pożarze, który wybuchł 3 stycznia w sortowni odpadów. Pożar wybuchł już po raz drugi. Na szczęście sortownia, na którą wydano ponad 50 milionów złotych, nie spłonęła. Okazuje się także, że to, co ma płonąć nie w Rokitni, a w piecach cementowni, będzie kosztowało więcej niż do tej pory. Czy w związku z tym, co się dzieje w związku komunalnym, po raz kolejny zdrożeją ceny za odpady? O tym w naszym materiale. 3 stycznia w sortowni w Rokitni wybuchł pożar. Proszę powiedzieć, co się paliło? Tak, w dniu 3 stycznia 2021 roku o godzinie 20:43 stanowisko kierowania komendanta powiatowego w Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie otrzymało zgłoszenie o pożarze odpadów w miejscowości Wólka Rokicka w gminie Lubartów. Po przybyciu pierwszych zastępów okazało się, że w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów doszło do pożaru odpadów zbieranych selektywnie, zmagazynowanych w jednym z boksów na hali sortowniczej. A ile zastępów brało udział w akcji gaszenia i przez jaki okres? W działaniach gaśniczych udział brało łącznie 9 zastępów, w tym 3 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Lubartowa oraz 6 zastępów z ochotniczych straży pożarnych, m.in. z Wólki Rokickiej, Brzezin, Nowej Woli, Kamionki oraz 2 zastępy z OSP Jamy. Działania gaśnicze trwały ponad 5 godzin. Straż przeprowadziła wcześniej kontrolę dotyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Czy zatem związek zastosował się do zaleceń i jeżeli tak, to skąd kolejne ognisko pożaru? Po ostatniej interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej znacznie ograniczono ilość składowanych odpadów w zakładzie. Systemy i procedury zadziałały właściwie. Pożar bardzo szybko został zauważony przez obsługę, która następnie powiadomiła stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Podczas działań wykorzystano urządzenia przeciwpożarowe zainstalowane w obiekcie, m.in. hydranty wewnętrzne i zewnętrzne oraz prawidłowo zadziałał system grawitacyjnego oddymiania. Dzięki temu ratownicy oraz obsługiwany sprzęt mógł bezpiecznie pracować w dużo mniejszym zadymieniu. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia mogło być samozapalenie biologiczne. To już drugi raz, jak płonie to, co miało być naszą wizytówką, co miało mieć wszystko najłącznie z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Przypomnijmy, co wydarzyło się rok temu. Krok od mega katastrofy ekologicznej. Tak można podsumować to, co rozpoczęło się w niedzielny wieczór i trwało przez kilka kolejnych dni. Mowa o pożarze w sortowni odpadów pod Lubartowem. Według jednych doszło do samozapłonu. Inni twierdzą, że być może pożar to rozwiązanie na pozbycie się drogiego i niskokalorycznego odpadu. My nie oceniamy, kto ma rację. Na szczęście nie doszło do najgorszego, czyli ogromnego pożaru. Nasza stacja starała się sfilmować to, co działo się w Rokitnie 8 marca. Podczas kiedy operator wykonywał swoją pracę, ktoś z sortowni wezwał policję, a pracownik kanału S został zatrzymany i wylegitymowany przez policję. Na szczęście policja nie zarekwirowała nośników i możemy pokazać naszym widzom to, co ktoś chciał ukryć. W ostatnią niedzielę, tuż przed godziną 19 w Lubartowie rozległy się syreny wozów strażackich. Rzadko zdarza się, aby wszystkie zastępy zarówno z naszego miasta, ale także z okolicznych wsi zmierzały w jedno miejsce. Tak stało się w niedzielę. Tego dnia w sortowni, która kosztowała ponad 50 milionów złotych, wybuchł pożar, a gasiło go aż 9 zastępów Straży Pożarnej. Na szczęście pożar został w porę zauważony. Łatwo sobie wyobrazić, co by było, gdyby płomienie przerzuciły się na pobliskie budynki. Naszej stacji udało się pojawić z kamerą zaraz po tym, jak wybuchł pożar. Na zdjęciach widać, jak strażacy starają się zapanować nad żywiołem. Widać także, że palą się odpady znajdujące się przed halami, w których sortowane są odpady. Płonęły hałdy z odpadem, które powinny być już dawno wywiezione do cementowni i tam zostać spalone. Jak doszło do pożaru? Co było jego przyczyną? W dniu 8 marca około godziny 18:54 do stanowiska kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie wpłynęła informacja o pożarze na terenie sortowni. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia mogło być samozapalenie biologiczne, jednakże rzeczywistą przyczynę zdarzenia ustala obecnie policja. Czy udało się już całkowicie stłumić niebezpieczeństwo? Tak, działania na obecną chwilę są zakończone. W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyły zastępy z 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu powiatu oraz z województwa oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z powiatu lubartowskiego. Czy fakt, że obok hal wciąż znajdują się tony łatwopalnych odpadów, nie powinien zmusić władz związku do wywiezienia tak zwanej wolno tykającej bomby? Pożar nie stwarzał zagrożenia dla obiektów sortowni, a dyrekcja po zakończeniu działań gaśniczych zobowiązała się do usunięcia nagromadzonych materiałów z placu sortowni. Nasza stacja jako jedyna ostrzegała o tym, co może wydarzyć się w Rokitnie w październiku 2018 roku. Sortownia stoi. Taki sygnał otrzymaliśmy od jednego z chcących zachować anonimowość pracowników mających do czynienia ze śmieciami w Rokitnie. Na dowód tego, co się tam dzieje, otrzymaliśmy zdjęcia. Udaliśmy się do sortowni z kamerą i faktycznie to, co zobaczyliśmy, nie tylko nas zdumiało, ale wręcz przeraziło. Nasza stacja dotarła do materiału, który został zarejestrowany przez osobę, której danych nie ujawnimy. Na filmie widać, co się dzieje przed składowiskiem odpadów. Na filmie najpierw widać frakcję suchą. O tym, co widzimy, opowiada dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rokitnie, Krzysztof Grzegorczyk. RDF właśnie ciężko to nazwać RDF-em. RDF jest wymielony. To są do sprzedaży. Pety, to jest przez chemię gospodarczą do sprzedaży. To są opony do dalszego. I jaki obiera tych petów? Trzeba mieć minimum logistyczne. Minimum logistyczne to jest około 25 ton. To są więcej minima logistyczne przed odbiorem. Pustuczkę szklaną. Osobę nagrywającą interesuje sytuacja z RDF-em, czyli frakcją palną. I dalej tu mamy ten wymielony meble, które też są przygotowane do wywozu. A za co daje się to? Wymielone meble, czyli to jest też RDF, między innymi frakcja energetyczna. Jezu, to jest straszna ilość. To są straszne ilości. To ile to jest tutaj ton? Tutaj jest gdzieś w granicach 1000 ton. To jest produkcja mniej więcej z 1,5 miesiąca. I myślę, że tak do końca października będziemy mieli w miarę czyste plecy. Do października? Tak to wygląda, bo w momentach, w których mamy nagromadzenie dużo RDF-u, kupują się gdzieś tam, prawda, możliwości spedycji, na przykład tam ekopaliwa, hełm, czy miejsca, gdzie się RDF zagospodarowuje, to faktycznie ta góra rośnie. Później w ramach przetargów zagospodarowujemy te frakcje. A to jest zieleń. To jest akurat odpady zielone. Czyli tam są odpady zielone, kompostowane tutaj na miejscu. Największy problem w tym momencie jest z frakcją energetyczną, proszę uważać nos. Z frakcją energetyczną, czyli z tą frakcją tutaj, czyli z frakcją nadsitową. Zmieszanych. To jest największy problem. Bo raz, że jest to drogie, a dwa, że faktycznie jest bardzo mała ilość odbiorców. A po jakiej teraz to? W tym momencie mam cenę 195 zł netto. Bez transportu. To jest... Jeżeli uda nam się rozpędzić, dobrze rozdrabniać i rozstrzygnąć przetarg tak, żeby można było to przerobić i zmielić, to prawdopodobnie uda się to puścić taniej. A ten, co teraz odbiera, ile on odbiera ton, ten, co ma rozstrzygnięty przetarg? On ma do 36 tysięcy ton, tak? Przy czym on bierze zazwyczaj od 3 do 5 samochodów dziennie. Przy czym tą umowę podpisaliśmy na początku bodajże lipca. Więc to jest jak gdyby... Oni też mają zatrzymania, tak? W hełmie. Hełm co jakiś czas nie pracuje, to się gromadzi. Optymalna ilość samochodów z tym, tak żeby plac był pusty, to jest 5-6 samochodów dziennie. Czyli te zawsze 2-3 brakuje. Co powoduje, że ta ilość rośnie i musimy rozstrzygnąć dodatkowe przetargi, żeby plac był czysty. No ta rozdrabniarka gdzie jest? Jaka? Ta końcowa? Do RDF-u. To chodźmy. Rozdrabnianie końcowe RDF-u, czyli tak, meble do RDF-u, czyli do tego tutaj zmielonego, robimy na tamtym zielonym, czyli to jest krambo 3400. Natomiast RDF końcowy na tej maszynie, która jest tutaj. Ona jest jeszcze do końca tych rozruchów technologicznych jeszcześmy nie skończyli. One za moment będą
skończone. Ale chleb. To która? To który zrobię? To jest ta niebieska, to jest ten Andrzej. A czego tutaj ten zrobiacie? Nie, on nie jest, rozumiem, to jest prasa. Aha. To jest prasa, tak? A rozdrabniarka z góry dostaje, tak? Rozdrabniarz to jest to. No. To mi jest wybrane na gabinach, to nie jest do sprzedaży. Przechodzi albo ludzem w ogóle nierozdrobnionej na zewnątrz, albo wchodzi na rozdrabniarz. Rozdrabniarz dopiero to mierzy, a w tym momencie on nie pracuje, tak? Jeszcze jesteśmy przed wszelkiego rodzaju rozruchami technologicznymi. A on nie pracuje do rozdrabniarka, ale... Czy jeszcze nie. Od zakupu się ani rozdrabnicy, czy nie? Znaczy generalnie rzecz ujmując, ja ją skalowaliśmy ją w sierpniu. A w sierpniu? Tak, jest dosyć nowa rzecz. Więc teraz generalnie rzecz ujmując, ona stała nam po projekcie, to dodatkowa rzecz. W sierpniu i teraz ją uruchamiamy. I też będę chciał sobie prawdopodobnie większość... No jest akurat... Przetworzenie, no. No tam jest część tlenowa. Część teraz martyjka może do wywozu. Więc jest tych odpadów sporo, tak jak widać. A PET po ile się sprzedaje teraz? To zależy od jakości. Bo dużo tego PET-u też stoi, nie? Tak, ale też jest dla sezon letni, to jest duża produkcja PET-u, więc i ceny są mniejsze, to zależy. Jest to od 1000 zł, kilkuset złotych, w zależności od tego, czy jest to frakcja miksu. To też proszę zobaczyć, że PET jest w dwóch kolorach, nie? No. Mamy ten, powiedzmy, jasny, biały. I niebieski. I niebieski, to jest miks. No. Ale na przykład wszystko, co jest brązowym PET-em lub PET-em czarnym, PET-em w tych dziwnych kolorach, już wypada nam. Już nikt tego nie kupuje. Tak samo jest z dużą częścią takich surowców. To dobrze tam widać w RDF-ie, co jest w RDF-ie, co się nie sprzedaje. Na przykład folię LDP. No tutaj nie mamy folii LDP. A to co to jest? Też LDP? Nie, to jest twarda chemia tak zwana. Czyli tutaj mamy HDP. Ale na ile do spalenia, to jest sprzedane? To jest do sprzedaży. To jest zupełnie inna frakcja. Tak samo jak jest karton, czy jest tetrapak, który można sprzedać. A niestety takie rzeczy jak folia, one nie schodzą. A czego ta góra tutaj jest przed tym? To jest frakcja sucha, jej ilość wynika jak gdyby z nagromadzenia w momencie, w którym instalowaliśmy rozdrabniacz. Jak instalowaliśmy rozdrabniacz, czyli robiliśmy tam te wszystkie rzeczy związane z konserwacją, bo z przeru przyjeżdża nas frakcja sucha ze związku. Więc teraz musimy nadgonić, zagospodarować frakcję suchą i po prostu pozbyć się tego z placu. A tego jest dopiero cholery. Oczywiście. To jest poważny problem, przecież odpadów jest dużo. No, to jest tak, że tutaj przychodzi frakcja też z Dublina, także tak to wygląda. Niestety, no, mamy dużo roboty. Dobite i w środku jeszcze przecież pełno zmagazynowane. Oczywiście. Bo proszę sobie wyobrazić, że jak instalowaliśmy, to przynajmniej ze 2-3 tygodnie nie przyjmowaliśmy odpadów spoza związku, tylko instalowaliśmy rozdrabniacz, tak? Robiliśmy remonty, jakieś tam takie sprawy związane z remontem przenośników, z czyszczeniem wszystkiego. I w tym momencie ta frakcja przyjeżdżała i nie gromadziła. W środku też jest frakcja sucha. W środku jest i frakcja sucha, i odpady komunalne. Rozumiem, mamy... A po której stronie jest frakcja sucha? Tu są komunalne, tak? To widać, nie? I kiedy można przyjechać, żeby to było już uprzątnięte? Ja myślę, że potrzeba nam około 30 dni, żeby się ładnie tak wykopać z tego wszystkiego. To jest sucha, a to jest komunalna. Tak, my zawsze będziemy mieli coś na zasobie, mniej lub więcej. Praktycznie zawsze coś jest, tak? Bo zawsze te odpady są. One przyjeżdżają w systemie ciągłym. No i... Tam jest, a tam są szpety. Nie, magazyn surowców. Tutaj widać... RDF. Widać RDF taki odłożony suchszy, ale tam jest też tetrapak, czyli karton po sokach, nie? W głębi też jest papier. Czyli można jest... Chodźmy to, aby zobaczyć. No generalnie też jakby na bieżąco sprzedajemy surowce, bo nie mamy gdzie ich trzymać. Więc jak nie mamy gdzie ich trzymać, to dosyć szybko musimy przy tych linach logistycznych sprzedawać. Jak to jest konkretowy, tak? No. Chcę zobaczyć, jak dużo żywności jest w tym materiale. No ale to dlaczego ludzie tego nie wydzielają? Ilość jest żywności, jak bardzo dużo odbywa ilość biologii jest. To powoduje, że faktycznie frakcja zmieszana jest tą frakcją, która jest technologicznie skomplikowana do przetworzenia.
a to, co segreguje w ogóle ludzi, że opłat robią oddzielnie ten żywnościowy? Bardzo małe ilości są. Nie będziemy już wejść na polowę, bo tam jest znowu jedno na głowa. Proszę wierzyć, że to, co przychodzi jako odpad bio, to jest generalnie w bardzo dużej części zanieczyszczony. To nie jest czyste. Zawsze jest coś. To są mega olbrzymie ilości tych odpadów. Pracujemy na wolumenie 3000 ton samych zmieszanych w ciągu miesiąca. 3000 ton samych zmieszanych. Do tych wolumenów będzie dużo. To nie będzie tak, że nie będziemy mieli odpadów na plaży, wszystko będzie elegancko, czysto. Ponieważ no, mamy sporo materiału. A po jakiej cenie sprzedajemy te pety? To zależy. To jest kilkaset złotych, musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie cen tych bieżących, aktualnych, tak? Też zależy od frakcji, zależy od samych kontrahentów. My zazwyczaj robimy tak, że staramy się każdą partię rozpoznać w jakiś sposób. Najwięcej chyba Lobo, taka firma ze Stulskiej Woli, duży pośrednik wieżowy. Przejdźmy jeszcze przez środek. Wygląda tak, jakbyś chwali brakowało jednej jeszcze. Szczerze powiedziawszy, największym problemem dla mnie tutaj jest brak miejsca. Udało mi się. Nie będziemy brać miejsca. Udało mi się po prostu pozyskać więcej miejsca. Przede wszystkim na magazynie. Magazyny surowców, magazyny paliwa, magazyny kompostu. Jeżeli jest możliwość, że można sobie taki surowiec przetrzymać, to można troszeczkę bardziej przeżonglować ceną, wiadomo, nie? Nie muszę patrzeć na moje minimum logistyczne, że już teraz, tylko mogę poczekać. No a nie boi się pan, żeby nie poszedł? Szczerze powiedziawszy, jest takie ryzyko prawie zawsze. To jest taka branża, że te pożary mogą wystąpić. Natomiast przede wszystkim na tej monitoring 24 na H. Są czujki liniowe, są czujki płomieni. Obserwuję, co to zakładzie. Wszystko miało być uprzątnięte w ciągu 30 dni, czyli porządek miał być nie później niż 21 października. Nasza kamera pojawiła się w zakładzie dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy otrzymaliśmy po raz pierwszy sygnał, że rokitno stoi. Polecieliśmy nad sortownię, by sprawdzić informację, że śmieci jest tak dużo, że śmieciarki nie mają nawet jak wjechać do hali i śmieci wywalają się z placu. Na zdjęciach widać, jak duża ilość odpadów wciąż zalega na placu w Rokitnie, mimo że jest już 2 października. Nasza kamera przelatuje m.in. nad RDF-em, który miał być wywożony. Widzimy halę, spod której odjeżdża śmieciarka, a odpady wysypują się z obiektu. Podczas materiału z października 2018 roku dyrektor zakładu twierdził, że wybuch pożaru jest możliwy, ale że obiekt naszpikowany jest elektroniką. Jak zawodny może być ten system przeciwpożarowy, przekonaliśmy się w ostatnią niedzielę. Lubartów już po wyborach najpierw opuścił związek komunalny, którego jednym z elementów jest sortownia. Argumenty za wyjściem były oczywiste. Jedni mówili o karabinach i więzieniu, inni zwracali uwagę na zalegające odpady, bałagan nie tylko na placu obok sortowni, ale także ten organizacyjny. Wówczas miasto mogło odzyskać ponad 30 milionów złotych. We wrześniu burmistrz Krzysztof Paśnik przedłożył projekt uchwały, aby wracać do związku, a ten, który najgłośniej krzyczał o SS-manach, podniósł rękę za powrotem do tego, co kilka miesięcy wcześniej tak krytykował. Mowa o Grzegorzu Gregorowiczu. Oby nie powtórzyła się sytuacja z niedzieli, bo zamiast milionów, które mogło miasto odzyskać, trzeba będzie wykładać kolejne miliony na odbudowę tego, co jak widać może szybko strawić ogień. Ponad rok temu zsunięto pana z funkcji przedstawiciela Zgromadzenia Związku. Zamiast pana i Wojciecha Osieckiego sortownie na walnych zgromadzeniach rozliczają m.in. Gregorowicz i Paśnik. To już 2 pożar, jak doszło do zmian. Tak, i proszę zwrócić uwagę, że podobno Osiecki, podobno Tomasiak to byli ci, którzy się nie nadawali, źle prowadzili te kwestie, miało się wszystko zmienić. No mi już jest ponad rok, jak zasiadają nowe osoby i
Ja nie słyszałem ani jednego pytania, wątpliwości, czy też dyskusji w trakcie, kiedy były składane sprawozdania dyrekcji zarządu lub przedstawiciela zarządu lub przedstawiciela dyrekcji Związku Komunalnego o najbardziej podstawowe kwestie, o kwestie bezpieczeństwa w zakładzie zagospodarowania odpadów. Bo ja przypomnę, że w zeszłym roku wybuchł pożar. Naprawdę płonęły hałdy przed tym obiektem. Teraz wybuchł pożar wewnątrz obiektu i ja, patrząc z boku, mam poważne wątpliwości, czy system nadzoru termicznego, który powinien funkcjonować w tego typu przedsięwzięciu, tu kamery termiczne związane z przepisami PPOŚ, czy ten system działa prawidłowo? No bo jeżeli by działał prawidłowo, to nie powinno być tak, że coś płonie, że przyjeżdża straż pożarna, to powinno być dławione w zarodku i odpowiedni system powinien zadziałać. Ja mam potężne wątpliwości, czy on działa, no ale mieli przyjść nowi, miała być potężna reprezentacja miasta Lubartowa w tym związku komunalnym. No przecież podobno nieśli po stołki. Ani Gregorowicz nie szedł po stołki, ani pozostali przedstawiciele, którzy wchodzili do Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej, nieśli po stołki. Więc skoro nieśli po stołki, to dlaczego nie są załatwiane najbardziej podstawowe kwestie? Dlaczego za śmieci ciągle płacimy drogo i boję się, że niebawem będzie jeszcze drożej? Czy możemy spodziewać się po tego typu wydarzeniach kolejnych podwyżek za odpady? No wydaje mi się, że na pewno straż przeprowadzi kolejną kontrolę. Więc podejrzewam, że jak straż przeprowadzi kolejną kontrolę, to również zauważy, podejrzewam, niedociągnięcie. No bo w końcu wybuchł pożar. No nie wierzę, że straż przeprowadzi kontrolę i powie, wszystko zadziało idealnie, a pożar ma wybuchać, bo może wybuchać, a my będziemy przyjeżdżali 6, 7 czy 8 godzin albo kilka dni, tak jak było poprzednio, gasili śmieci, które się zapaliły, a wszystko działa prawidłowo, więc w to nie wierzę, to po pierwsze. No po drugie patrzę na to, co się dzieje z kosztami w związku. Spojrzałem na postępowania przetargowe, przecież zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe i spójrzmy, jakie stawki zaproponowały podmioty, które odbierają odpady. To nie są stawki niższe niż poprzednio, to są stawki wyższe. Więc zastanawiam się, z czego będą pokrywane te koszty. Więc tutaj też być może jest na tą chwilę, no mam nadzieję, że tak się nie dzieje, bo przypomnę, co się działo w poprzedniej kadencji, tą, którą wszyscy krytykowaliśmy. Tam była taka sytuacja, że już było wiadomo, że koszty muszą wzrosnąć, że ceny za odpady muszą wzrosnąć, a ktoś podnosił dywan i pod ten dywan zamiatał to, co potem wystrzeliło po wyborach ze zdwojoną siłą. Jedna podwyżka jednego roku, a później kolejnego roku kolejna podwyżka. Przypomnę, że w tym roku do tej pory, na tą chwilę, żadnej podwyżki za odpad jeszcze nie było. Ale pożywiam, uvidim. Już dwukrotnie w Rokitnie doszło do wyjątkowo niebezpiecznego zdarzenia. Po raz drugi śmieci, które miały być posegregowane, które miały przynosić nam miliony złotych zysku, które miały zmienić Lubartów w Kuwejt, zamiast płonąć w piecach cementowni, płonęły raz na hałdzie pod budynkiem, a innym razem na hali. Dwa razy się udało i oby nie okazało się, że trzeci pożar doprowadzi do nieszczęścia. Dla kanału S Bartosz Giza. Starosta lubartowski Ewa Zybała złożyła podpis pod umową o dofinansowanie projektu profesjonaliści z powiatu lubartowskiego. Wsparcie w wysokości około 4 milionów złotych przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy kolejne pieniądze dla powiatu lubartowskiego, tym razem dla szkół prowadzone przez powiat, czyli szkoły RCZ, szkoły na Chopina, liceum i technikum w Kocku i w Ostrowie Lubelskim. Ten projekt jest skierowany dla osób, które kształcą zawodowo, czyli dla szkół, które kształcą zawodowo, dla osób, które będą się kształciły w zawodach spawacz, mechanik, budowlaniec i tutaj będą pieniądze pozyskane na doposażenie pracowni, na kursy dla tych osób, żebyśmy mieli wykwalifikowaną kadrę za chwilę, która wejdzie na rynek pracy. No, wydaje się, że to jest bardzo potrzebne wsparcie, bo rzeczywiście w tych zawodach brakuje specjalistów.
Dlatego będą pieniądze, żeby szkolili się uczniowie, ale także nauczyciele, żeby można było zdobyć doposażenie, bo rzeczywiście ono jest potrzebne, takie na miarę XXI wieku. Umowa została zawarta pomiędzy województwem lubelskim, reprezentowanym przez marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Michała Mulawę, a powiatem lubartowskim. Przyznane fundusze trafią do Zespołu Szkół nr 2 imienia księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół w Kocku. Trwa pandemia, ale pomimo tego PMDK chce się ze wszystkimi podzielić radością z okazji jubileuszu 40-lecia. Całość wydarzenia została przeniesiona do świata wirtualnego. Tylko u nas! Prawdziwa historia PMDK. PMDK w mediach społecznościowych będzie publikować kilka ciekawych serii, rozmowy niekontrolowane, wywiady z artystami, absolwentami, mistrz i uczeń, wystawy prac artystów związanych z placówką oraz bieżące przedsięwzięcia artystyczne z udziałem wychowanków. Swoją premierę będzie miał także film animowany PMDK Prawdziwa Historia, zrealizowany specjalnie z okazji jubileuszu przez pracownię Kino Bambino. Już niedługo u nas na kanale na YouTubie. Niech prawda wyjdzie na jaw. Mistrz. I uczeń. Rozmowy niekontrolowane. A w dalszej części informacji. Stan konta w ZUS. W takim rozliczeniu znajdą podział swoich wpłat dokonanych w ubiegłym roku. Nagrody starosty w dziedzinie sportu. Nagradzamy zaangażowane osoby w różnych dziedzinach sportowych. Bezpieczne ferie. Tegoroczne ferie zimowe we wszystkich województwach odbywają się od 4 do 17 stycznia. Mały ZUS. Mały ZUS dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS rozpoczyna wysyłkę informacji do przedsiębiorców o stanie ich kont na koniec 2020 roku i rozliczeniu wpłat z ubiegłego roku. O szczegółach w naszym materiale. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę informacji do przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń za 2020 rok oraz saldzie na koniec grudnia 2020 roku. W takim rozliczeniu znajdą podział swoich wpłat dokonanych w ubiegłym roku na poszczególne fundusze i dowiedzą się też, czy na koniec ubiegłego roku mieli jakąś niedopłatę czy nadpłatę na koncie. Jeżeli niedopłata jest niewielka, to można ją uregulować z bieżącą składką. Jeśli większa, to zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami do spraw ulg i umorzeń, którzy wskażą sposoby na pozbycie się zadłużenia, na przykład rozłożenie zaległości na raty. Jeśli przedsiębiorca ma na koncie nadpłatę, to oczywiście może ją skorygować przy płatności bieżącej składki, ewentualnie wystąpić o jej zwrot na swój rachunek bankowy. Tu ważna uwaga dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tarczy antykryzysowej. W tarczy antykryzysowej 6 jest uwzględnione zwolnienie ze składek za listopad, ale wnioski w sprawie tego zwolnienia można było składać dopiero od 30 grudnia. Dlatego przedsiębiorcy uprawnieni do zwolnienia ze składek za listopad mogą jeszcze widzieć zaległość na swoim koncie za ten miesiąc, jeśli nie zapłacili składki. Uspokajamy, to się zmieni po rozpatrzeniu ich wniosku o umorzenie. Tak samo z nadpłatą. Jeżeli opłacili składkę za listopad, a będą uprawnieni do umorzenia, to po rozpatrzeniu ich wniosku na koncie pojawi się nadpłata. Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w Międzynarodowym Współzawodnictwie Sportowym lub w Krajowym Współzawodnictwie Sportowym. O szczegółach w naszym materiale. Serdecznie zapraszam zawodników i trenerów do składania wniosków o nagrodę starosty lubartowskiego w dziedzinie sportu. Nagradzamy zaangażowane osoby w różnych dziedzinach sportowych. Także i w tym roku do 31 stycznia jest taka możliwość złożyć wniosek i otrzymać nagrodę. Serdecznie zapraszam. Warunki przyznawania nagród reguluje uchwała Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 roku. Formularz wniosku wraz z uchwałą dostępny jest na stronie www.powiatlubartowski.pl/ogłoszenia. Tegoroczne ferie zimowe we wszystkich województwach odbywają się od 4 do 17 stycznia. Policja apeluje o bezpieczeństwo. Tegoroczne
ferie zimowe we wszystkich województwach odbywają się od 4 do 17 stycznia. Oprócz obostrzeń związanych z COVID-19 musimy także pamiętać o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Infrastruktura sportowa w tym czasie dostępna jest tylko w ramach uprawiania sportu zawodowego. Pamiętajmy, aby przypomnieć dzieciom i młodzieży, jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli korzystanie z odblasków, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym korzystanie z przejść dla pieszych, a także poruszanie się po właściwej stronie jezdni. W związku z feriami Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji podjęło inicjatywę przeprowadzenia kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Akcja ta realizowana będzie do końca marca. W ramach projektu ogłoszony został także konkurs plastyczno-filmowy pod nazwą Śnieżny Dekalog. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży do lat 16 i będzie trwał do 5 marca tego roku. Do 1 lutego przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS na ten rok, czyli obniżonych składek uzależnionych od wysokości dochodu firmy. O szczegółach w naszym materiale. Do 1 lutego przedsiębiorcy mogą zgłaszać się na ten rok do korzystania z małego ZUS-u, czyli obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne uzależnionych od dochodu przedsiębiorcy z roku ubiegłego. Z małego ZUS-u można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności. Mały ZUS dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca zawsze w pełnej wysokości. Do 1 lutego można zgłosić się do małego ZUS-u na ten rok. Natomiast jeżeli przedsiębiorca już w roku 2020 korzystał z małego ZUS-u, to nie musi przerejestrowywać się do niego ponownie. Każdy przedsiębiorca, który będzie korzystał w 2021 roku z małego ZUS-u, musi złożyć deklaracje rozliczeniowe, dokumenty rozliczeniowe za pierwszy miesiąc opłacania obniżonych składek. Za styczeń będzie to w terminie do 10 lub 15 lutego. W takich dokumentach przedsiębiorca wskazuje swój ubiegłoroczny dochód, przychód oraz informacje o formach opodatkowania. Więcej informacji o małym ZUS-ie i sposobach zgłoszenia na stronie internetowej ZUS-u, czyli na www.zus.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja zachęcam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Wszystkie nasze materiały są dostępne na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja dziękuję za dzisiaj. Widzimy się już za tydzień. Do widzenia.